Przyjechałyśmy tu z panią wizytator Jolantą Gruchlich w imieniu kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty pani Grażyny Dziedzic, aby zobaczyć, spotkać się z dziećmi, które przyjechały z województwa dolnośląskiego, objętego powodzią i które uzyskały pomoc, wsparcie i miejsce, gdzie mogą spędzić spokojnie chwilę czasu zorganizowanego przez panią Iwonę Majorkę, która zapewnia atrakcje, wyjazdy, wycieczki, czyli pozwala w tych najtrudniejszych momentach życia tych dzieci na chwilę radości. Przeszłyśmy wszystkie stanowiska, gdzie dzieci mają zajęcia, bo to nie jest tylko czas, gdzie dzieci pojawiły się i są. Natomiast tutaj mają cały czas zorganizowane zajęcia z sensoplastyki, zajęcia z robotyki, wycieczki, wyjazdy, garncarstwo, wycieczka, z tego co słyszałyśmy, już jest planowana odwiedziny pana wojewody kujawsko-pomorskiego, wyjazd do oceanarium, więc dzieci mają, były wczoraj w Toruniu, mają sporo atrakcji. Nauka przez wycieczki, wyjazdy i spotkania. Myślę, że tyle dobrego, co spotkało te dzieci w tym momencie, zorganizowane przez właścicieli Spinakera w Grudziądzu, powoduje, że jesteśmy też dumni, że w naszym regionie pojawiły się osoby, które chętnie udzielają pomocy najbardziej potrzebującym. Widziała pani szkołę? Jak pani ocenia tą szkołę? Znaczy, szkoła jest wyposażona w sprzęt na najwyższym poziomie. Pomoce dydaktyczne są najbardziej nowoczesne, z górnej półki. Dzieci, patrzyłyśmy, jak dzieci pracują z tym sprzętem i to nie jest okazjonalne wykorzystanie pomocy dydaktycznych, ponieważ dzieci wiedzą, jak obsługiwać mikroskopy, różne mikroskopy mają. Byłyśmy na zajęciach pracowni chemicznej, gdzie pracują z wykorzystaniem sprzętu, wykonują doświadczenia. Byłyśmy w pracowni matematycznej, gdzie dzieci pracują z wykorzystaniem nie tylko tablicy interaktywnej, ale również pomocy do geometrii, do arytmetyki. Byłyśmy w pracowni, w pracowniach specjalistycznych, czyli w części poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie dzieci mają salę doświadczenia światła, gdzie mają salę do integracji sensorycznej, gdzie są prowadzone zajęcia z WWR-ów. Tylko to, co widziałyśmy w tym krótkim czasie. Sprzęt rehabilitacyjny. I sprzęt rehabilitacyjny. Dla wszystkich dzieci z przeróżnymi właśnie tutaj niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że na naszym terenie, na terenie działalności Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest taka placówka, która spełnia oczekiwania, myślę, najbardziej potrzebujących. I wsparcie, i cały czas zrozumienie, ta tolerancja płynąca po prostu od tutaj właścicieli zadziwia nas, cały czas nas zadziwia, także bardzo dziękujemy. W dniu dzisiejszym przyjechało do nas 34 dzieci z miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Gościmy dzisiaj w naszej placówce, zorganizowaliśmy dla nich zajęcia z sensoplastyki, z robotyki. Gościmy również dzisiaj panią dyrektor kuratorium Irenę Zielińską i panią wizytator Jolantę Gruchlich. Jutro będziemy w odwiedzinach u wojewody. W piątek mamy oceanarium w Gdyni, a po południu ognisko z kołem łowieckim Bażant w Grudziądzu. W sobotę kończymy naszą przygodę z obecną grupą i przywieziemy kolejną. Jeszcze nie wiemy, jakie to będą dzieci, w jakim wieku i ile, ale dzięki wsparciu klubu Stal w Grudziądzu możemy im zapewnić kolejny tydzień pobytu.